Dzień dobry. Witamy w programie Podatki Info. Janina Pokaska oraz Sylwia Rzepka. Ostatnio otrzymaliśmy dużo pytań związanych z terminami złożenia sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych. W tym programie chcemy odpowiedzieć na kilka z nich. Jak wiemy, w świetle wprowadzonych zmian nastąpiło przesunięcie dotychczasowych terminów. Dlatego postaramy się uporządkować Państwu tę wiedzę. Zaczniemy od terminu złożenia deklaracji PIT oraz CIT, a następnie przejdziemy do terminów związanych ze złożeniem sprawozdania finansowego. Jakie są w tym roku terminy dotyczące deklaracji podatkowych? Zwykle roczne zeznanie podatkowe PIT należało złożyć do ostatniego kwietnia. Obecnie nasze zeznanie roczne za 2019 rok możemy złożyć do końca maja. W tym roku termin złożenia deklaracji PIT mija 1 czerwca, ponieważ 31 maja wypada w niedzielę. Zatem do 31 maja będziemy mogli wybrać organizację pożytku publicznego, którą chcemy wesprzeć 1% podatku. Ministerstwo Finansów wydłużyło również termin złożenia deklaracji CIT-8, a więc przedsiębiorcy mają czas na złożenie zeznania do 31 maja. Organizacjom pozarządowym, osiągającym wyłącznie dochody wolne od podatku, termin deklaracji został przesunięty do 31 lipca. Termin ten dotyczy również organizacji, których przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów. To były terminy deklaracji podatkowych. A jak zostały przesunięte terminy dotyczące sprawozdań finansowych? W świetle wprowadzonych zmian o 3 miesiące przedłużono termin sporządzenia sprawozdania finansowego. Oznacza to, że 30 czerwca jest ostatnim dniem na podpisanie sprawozdania finansowego. Wydłużono również o 3 miesiące termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Zatem ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania przypada w dniu 30 września. Podsumowując, termin sporządzenia sprawozdania finansowego to 30 czerwca, a zatwierdzenia 30 września tego roku. Pamiętajmy, że od tego roku nie składamy już sprawozdań do Urzędu Skarbowego. Wszystkie organizacje pozarządowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej, składają sprawozdanie finansowe do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Termin złożenia musi nastąpić nie później niż w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego, czyli nie później niż 10 października. Natomiast podmioty prowadzące działalność gospodarczą przekazują sporządzone sprawozdanie finansowe tak jak do tej pory, czyli do Krajowego Rejestru Sądowego. Ostateczny termin przekazania musi nastąpić w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego, czyli nie później niż 15 października. Podsumowując, 30 czerwca ostatecznie sporządzamy i podpisujemy sprawozdanie finansowe. Następnie 30 września je zatwierdzamy. 10 października wysyłamy sprawozdanie do szefa KAS, jeżeli NGO nie prowadzi działalności gospodarczej. 15 października wysyłamy sprawozdanie do KRS, jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą lub jeżeli nasza fundacja czy stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą. Kończąc ten odcinek, pragniemy gorąco Wam podziękować za wszelkie przesłane do nas pytania. Piszcie do nas nadal. Postaramy się rozwiązać wszelkie wątpliwości związane z tematyką naszego programu. Dziękujemy za uwagę i na kolejne spotkanie zapraszamy za tydzień.